Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Dawn of Man. Jeżeli się nie mylę, jest to 30 odcinek i moi drodzy, zbliżamy się już po prostu do końca naszego Dawn of Mana, ponieważ dzisiaj przechodzimy do ostatniej ery, jaka już może być. Jak widzicie, jest końcówka jesieni, specjalnie zaczynam tą rozgrywkę pod koniec jesieni, ponieważ chciałam, żeby już tutaj zasadzili sobie wszyściutko, co tylko mogli. No i cóż, moi drodzy, mamy 133 punkty, więc myślę, że na spokojnie chyba nam wystarczy na zrobienie wszystkiego. Też tutaj widziałam, że coś nam zaczęło atakować naszych ludzi, ale już się odatakowali, po prostu odparli ten atak. Dobra, tak czy siak lecimy sobie, no, bziumem. O! Okej, okay, czyli najpierw zanim jeszcze przejdziemy do nowej ery, to zaczniemy sobie przyjemnie tutaj wszystko atakiem na naszą... nie chciałam tego zamknąć dokładnie, ale chciałabym zwołać wszystkich ludzi. Ja nie wiem, czy oni... Chyba oni tutaj pójdą prędzej, wiecie co? Czekajcie, to niech nam otworzą. A tutaj chciałabym zebrać wszystkich ludzi. O nie, jednak tutaj. Oczywiście. Bardzo Was też przepraszam, że zaczęłam kaszleć. Niech może jednak zamkną na razie tą bramę. Okej. Okay. Czekajcie, teraz tak taktycznie otworzymy tą bramę. Okej, okay, zobaczymy. Okej, okay, oni chyba lecą od tyłu nam plecy zrobić. O. No, trochę chyba nam plecy jednak zrobili. Oni się tutaj jeszcze biją, nie? Oni sobie już tutaj świętują, że wygrali. Okej, okay, to niech sobie świętują, że wygrali. No trochę nam ludzi, chyba czwórka ludzi nam umarła. Mam nadzieję, że to są starsze osoby. No i tutaj też widzę, że nam psy umarły. Niestety to mnie bardziej martwi, bo jednak psów mamy mało. Dobra, ale chyba po tym akcencie jeszcze tutaj tego możecie oskurować. Tutaj też widzę, że nam się coś nie udało. Po tym akcencie możemy już chyba pełnoprawnie za chwilę przejść do nowej ery, ale jeszcze Wam chciałam powiedzieć, wydaje mi się, że to robiłam poza nagrywkami. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo dużo takich totemów, bo stwierdziłam, że gdzieś tam oglądałam ostatnio chyba Alfę. Nie wiem, czy ktoś oglądał też Alfę, ale na Netflixie jest taki film Alfa i oni tam chodzili wzdłuż właśnie takich... totemów, nie totemów, więc ja stwierdziłam, że tutaj po prostu w okolicy naszej wioski poustawiamy totemy. Aczkolwiek no na razie jest ich tylko kilka, tutaj przy samych bramach jest ich dosyć sporo, a no w dalszych okolicach są po jednym, dwa. Tutaj są jakiegoś wilka został nam zgładzony. To jest adult female. Chciałam jeszcze, czekać, jak tutaj jesteśmy, to zobaczyć na szybkości, czy tutaj nie ma jakichś młodych, małych wilczków. Ale nie widzę, żeby tak owe były. No bo wiecie, chętnie bym sobie takie przygarnęła do siebie, jeżeli by były. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. I dobra, mamy już lato. Oj, czekajcie, przelecę sobie. Tutaj wszystko jest posadzone. I to czas, żeby przejść do nowej ery. No i się odkliknęło. Możemy sobie wszystko po kolei tutaj przyklikać. Okej, okay, czy nie zdążymy, nie weźmiemy wszystkiego. Na razie myślę, że to będzie lepsze. Okej, okay, pełno osiągnięć. Nowi przyszli tutaj do nas handlowcy. I od tych handlowców tutaj chyba w sumie nic nie chcę, jakby nie było. To, co będziemy na pewno przerabiać, to będziemy teraz przerabiać to. Ulepszać tylko to bardziej na jesień może. Chociaż nie, w sumie już mogę zacząć tutaj przerabiać te spiżarki nasze. Teraz zobaczymy, co nam jeszcze tutaj doszło, oprócz tego, że tutaj jest jeszcze taka spiżarka. Na razie z tej strony poprzerabiamy wszystkie. Tego nie musicie naprawić, tylko od razu już możecie ulepszyć. Dobra, na razie po tej stronie niech nam te cztery będą, no rozbiorą już teraz, a później ulepszą. Na pewno nam doszło tutaj, o tutaj doszło nam jakieś oval shield. Okej, okay, niech nam się to coś robi, czemu by nie.
Tutaj nam nie doszły żadne inne nowe. Kolejny trader? Mi się wydaje, chyba kolejny przyszedł. Też nic nie potrzebuję stąd na ten moment. Zwierząt w ogóle mamy bardzo fajnie, koni. Osów dosyć trochę mniej, ale jest ok. Nie wiem, czemu mam aż tyle świń. Według mnie powinno ich być mniej. Czy tu nam się kopalnia wyczerpała, czy co? No tutaj mają nam zrobić kopalnię, jakby nie było. Teraz też będziemy mogli... o, widzicie, tutaj też są zrobione te. Będziemy też mogli wydobywać z tego, co mi się wydaje, inne rudy. Czekajcie, na spokojnie sobie weźmiemy or. Tak, i możemy sobie już taką rudę wydobywać. Tutaj też mamy jakieś ory, czy niezbyt, gdzieś blisko nas. Okej, tutaj nam się jakieś dwie załapały. O, i niestety widzę, że nam się trochę tutaj zepsuło, jeżeli chodzi o zboża. No niestety, nie zawsze można mieć wszystko. Mam nadzieję jednak, że pozbierałem to wszystko. O, trójka ludzi doszło. Ja wam powiem, że to jest mój największy save do tej pory, ponieważ mam 53 osoby. Ale cóż, dobra, oni sobie tutaj zbierają. Mam nadzieję, że sobie będą zbierać, bo ja bym wam chciała w tym odcinku pokazać, jakie są nowe możliwości nam tutaj doszły. Ogólnie, wiecie co, seria się zakończy, kiedy zdobędziemy wszystkie umiejętności, znaczy wszystkie osiągnięcia. I do tych osiągnięć mamy tutaj tak, żeby zbudować Karin, wyprodukować 20 stalowych zbroi chyba, nie jestem pewna, i wybudować to koło. I ja bym chciała to koło wbudować w pierwszej kolejności. I to koło chciałabym chyba gdzieś tutaj ustawić, o ile dam radę, albo nie, tutaj jest na to koło miejsce, zapomniałam. I czekajcie, i na pewno będziemy jeszcze ulepszać bramę, to też jest pewne. Tylko najpierw bym chciała spiritual. I tak, tutaj będziemy, o, mieli piękne koło. Banner. Okej, okay, taki banner sobie możemy wybudować, zobaczymy co to będzie. Gdzie by taki banner postawić? Może na razie to postawimy tutaj bardziej u nas, o, w tym miejscu. Czemu się nie chce postawić? O, będzie zapis gry. Okej, okay, mamy zapis gry. A, okej, okay, czyli to będzie nasz banner? Nie rozumiem zbytnio. O, tutaj jest... Okej, okay, czyli musieliśmy najpierw wybrać, jak będzie wyglądać nasz banner. Czy mogę jakoś sobie to odklikać? Chyba nie mogę. No dobra, niech będzie taki banner. Nie wiem, czy za drugim razem będzie to samo, że muszę najpierw coś nakliknąć. Tak, najpierw muszę sobie wybrać, skąd chcę ten banner mieć. Czy mogę na przykład banner krowy? Nie, nie mogę banner krowy. A banner domu? Też nie. A banner sobie wybrać, ale no czekajcie, a jak wezmę, gdzie są jeszcze te... Jakiegoś musimy, tutaj mamy to samo, ale o, tutaj. Nie, nadal to nie działa. Nie wiem, jak to działa. Help mi, moi drodzy. Potrzebuję najwidoczniej pomocy. Bo coś tutaj nie potrafię sobie poradzić z tym. No i widzicie, nowa era, nowe kłopoty. Okej. Okay. No już jest baner normalnie. Czy mogę sobie jakoś ten baner gdzieś umieścić? Na wysokości niech będzie umieszczony. Teraz będziemy banery umieszczać. Tak czy siak, jest już dosyć spora część wiosny, a wy mi w ogóle nie ścinacie tych pól. Co mnie to martwi. I chyba będziemy żyć na głodówce, moi drodzy. Bo, a nie, już się, no trochę byście się mogli wziąć w garść. Tutaj też. Bo nam zwierzęta trochę poumierają, jak nie ogarniecie tego. Też na pewno będę mogła sobie już update'nąć to.
ale żeby to update'ować, potrzebne nam są wyroby nowych surowców, a te surowce nie będziemy, będziemy musieli na pewno zrobić, czekajcie. Wiecie, ja już gdzieś tam coś mi się przypomina, o, ten większy piecyk. Tylko problem jest taki, że ten większy piecyk jeszcze trzeba mieć gdzie postawić. Weźmiemy, zixujemy to, bo ten nie jest aż nam tyle tego potrzebny. I tutaj postawimy te piece. I tutaj też musimy mieć miejsce na te piece. Te piece... czekajcie, tutaj mamy gdzieś, o, wypalarki. I teraz na pewno tak, na pewno będziemy z production jeszcze chcieli production. I tu na pewno będziemy chcieli wielki jeden ołem, przynajmniej jeden piec. Jeden, może niech będą nawet dwa piece. I tutaj możemy właśnie jeszcze te przepalarki dać. W tej części tutaj naszej blacksmitha chyba mamy, nie, mamy czy metal, mamy smitha. A może mamy jedno i drugie? Czekajcie, to weźmiemy w tą stronę. Jedna, druga. Zmieści się, trzy się zmieściły, moi drodzy, jak przepięknie. Jak no, haha, moi drodzy, nasze zwierzęta tym razem nie przetrwają. O, tutaj możemy to sobie zabrać. Czy coś więcej chciałabym? Nie za bardzo myślę, że bym coś od was chciała jeszcze. 5, 7, 8 będzie w taki sposób. Zwierząt też mamy nadwyżkę, jak widzę, bo wydaje mi się, że powinno być po 40 wszystkich, ale sobie wiecie co, sprawdźmy te limity. No po 40 powinno być wszystkich, koni 50, a widzę, że... No trochę świń się nam namnożyło więcej niż powinno być. Czekajcie, bardzo ważną sprawą jest, żebym ja te surowce ogarnęła. I żebym po prostu mogli sobie to produkować, tylko... No okej, okay, niech tutaj jeszcze będzie miejsce do kopania. Tylko czy to są już wszystkie rudy, które ja mogę wydobywać? Iron ore. Okej. Okay. O, nie wiem, czy będziecie słyszeć, ale karetka właśnie jedzie za oknem. Na ósemce niech nam się tutaj... O, oczywiście, to pierwsze umiera, pierwsze umierają krowy, czemu by nie? Na kolejna krowa. Nie wiem, to chyba nie umierają te, co są na zewnątrz, tak mi się przynajmniej wydaje. Znowu trader przyjechał. Bardzo dużo traderów do nas przyjeżdża. Iron ore, nie, no wszystko mi się wydobywa. Jedzenia mamy. O, moi drodzy, powiem wam, że jedzenie nam się też powoli gdzieś tam wykańcza, bo jedzenia mamy tylko tyle, ile mamy ludzi. Czy już bym w limitach? Nie, w limitach mamy nieograniczoną ilość jedzenia. No, no, oj, moi drodzy, coś się złego tutaj nam powoli dzieje. Też zima się już powoli kończy, na szczęście. Czy nam tutaj ulepszyli te rzeczy? Nie ulepszyli. Czegoś mi tutaj brakuje. A mianowicie... powinniście ulepszyć. Już patyków wam brakuje. Patyków nie mamy. Patyków mamy dosyć mało. To, żebyśmy mieli więcej patyków, to by nam się przydało ogarnąć lokalizację, gdzie mamy zbieranie patyków, które no właśnie już niezbyt jest zbieranie patyków, bo już patyków tam nie ma. Też wam mówię, żebyście za każdym razem sobie odklikiwali te lokalizacje, bo one są. Ludzie mają więcej roboty, a no, pożytku z tych lokalizacji nie ma żadnych. Więc czekajcie, teraz musimy sobie... O! Rodzina miśków. Musimy znaleźć jakąś lokalizację właśnie taką, gdzie będziemy mieli dużo patykorów dla nas. Tu jest jeszcze... starvation. Czemu umierasz z głodu, jak jedzenia na razie mamy wystarczającą ilość dla wszystkich? Może nie jest nadwyżka, jak ja lubię, żeby była po prostu... Nie, to chciałam patyki. Tutaj nie ma patyków. Ja bym chciała, żeby była nadwyżka, ale nadwyżki no, na razie nie ma. Aczkolwiek nie ma też takiej, takiego momentu, że powinniście głodować, więc... No, moi drodzy ludzie, nie wiem, co wy wyprawiacie tutaj. Jak wam idzie w ogóle to zasiewanie tych pól? Jest, dobra, to już jest zasadzone. Tutaj nie widzę w ogóle krów i tak dalej. Podejrzewam, że też, że im się kończą powoli pługi,
Więc wiecie, im tak dorzucę ręcznie po prostu, żeby robili te pui. Bo oni o tym zapominają. I czekajcie, tutaj też powinien być jeszcze o taki. A tutaj bym chciała, żebyście sobie karoce po prostu zrobili ich więcej. Okej, zaraz zobaczymy, ile nam tutaj posadzili. I cóż, moi drodzy, no co, no doszło nam, zobaczymy sobie, w sumie możemy tak zobaczyć, nie wiem, czy nam się zastępuje. Możemy już to kliknąć. Doszedł nam na pewno nowe rzeczy, jeżeli chodzi o... To nie wiem, czy to nie będzie jakaś ta na zwłoki i tak dalej. Na pewno doszedł nam piec. Tutaj jakieś shieldy, nie wiem, co to dokładnie jest, ale na pewno zbroje nam doszły. No, doszły nam wieże i tutaj jakieś... bramy, doszedł nam w ogóle zamiast studni, to możemy mieć koło jedno wielkie. To jest chyba spiżarka kolejna. Tak z tego, co mi się wydaje. O, czekajcie, deeping mining, czyli możemy głębiej kopać. No i tutaj nam doszło oczywiście z ironu więcej narzędzi. Tylko jeszcze wydaje mi się, że żeby było tych więcej narzędzi. O, zasadzić wszystko, jak będą zbierać, to będzie już inna bajka. Znowu Trader przyjechał. I co masz nam do zaoferowania? Na pewno strała sobie wezmę. W sumie to też mogę wziąć, to też mogę wziąć, to też mogę wziąć. No, troszkę tego pozabierałam. Ale tak, kości na pewno się pozbędziemy. Tego się też pozbędziemy. Tego po dyszce mogę sprzedać. I co, jeszcze dwa. No i widzicie. Dycha tu, dycha tam. I mamy. O, no tutaj też widzę, że nam się zaczęły znowu drzewa rosnąć. Będziemy musieli jakoś to sobie wyplewić w międzyczasie. Tego craftera nie wiem, po co tutaj mamy. Ale jeszcze. O, tutaj już nam zrobili te oweny. Ok. A tutaj, no, o, też zrobili nam, weźmiemy sobie na razie to i tu, nie, czekajcie, tu musi być na odwrót, czyli tu musi być to. I wrzucimy, żeby nam się robiła stal i wrzucimy, żeby nam się robił iron. A ten trzeci jest jeszcze nie zrobiony, bo nie mamy wystarczającej ilości skór, okej, to niech będzie. I czekajcie, co to jest? To jest outfitter, to jest metal. Armorer. A tu mamy jeszcze innego chyba. Nie tu. Tu. I metalurgy. I tutaj mamy blacksmith. Okej, czyli to jest jeszcze inna postać. Okej, i jeszcze może jednego blacksmitha byśmy wzięli. A nie, czekajcie, bo tu jest drzewo. Nikt mi tego drzewa na razie nie weźmie. No okej. Okay. A nie, czekajcie, to mam włączyć. Włącz. I wrzuć trochę tego, trochę tego. Widzę, że stal zaczęła się tutaj wyrabiać, więc powoli będziemy mogli też to wszystko sobie tutaj ulepszyć. A wiem czemu, możemy nie mieć tyle jedzenia, bo nie mam miejsca na przechowywanie tego jedzenia. I ono nam się szybciej psuje. Chociaż nie, już zaczęli robić. I trzeba teraz poprzenosić trochę tego jedzenia, jak widzę, wszędzie, bo tutaj nam z tego pozabierali. Albo ono się po prostu zepsuło. Okej, mamy już jesień. Mam nadzieję, że troszkę tego pozbieracie. No widzę, że jesteście lekko przepracowani, ale to nie powinno być aż tak znaczące dla was, że aż tak bardzo. Też wiem, że już będziemy powoli kończyć sobie to wszystko, moi drodzy. Wiem, że ten odcinek jest nieogarnięty, ale nagrywałam bardzo, bardzo dawno. Okej, zbierzemy to i no w sumie to tyle by nam było potrzebne, ale to wezmę to jeszcze i to i to. Jak już brać, to wiecie, na całego 50, gdzie są kości, 7, okej. No ale teraz nie żartuję, moi drodzy, moglibyście tutaj troszkę pozbierać, o widzę ładnie, że zbieracie, bo no jedzenia mamy dosyć mało. Wody mamy sporo, mleka jest trochę, a jakiś tam warzyw też. Tego mięsa nam ostatnio dosyć sporo brakuje, ale widzę, że krowy nam się troszkę tutaj zmniejszyły swoją populację, więc czekajcie. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jakieś zwierząt nie idzie, chociaż z tej strony to podejrzewam, że one wszystkie raczej są zabite.
nie będę mogła nic wyłapać, a ja bym chciała, wiecie co, wyłapać sobie, żeby później to wyhodować i wtedy zabić. Ale to czekajcie, na drugą stronę się muszę przytarabacić. Tutaj są jakieś do zabicia. To jest wszystko do zabicia. O! To jest do złapania 3 i 1 do zabicia. Osły są do złapania i zabicia. Koniec złapania i zabicia. A no, rzeczywiście trochę tak trochę niemądrze, że to teraz to robię, a nie na zimę. Bo im trochę dam do rzeczy do zrobienia, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzicie. Mam naprawdę bardzo dużą nadzieję, że wam się to uda. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczymy, czy nam wszystko zebrali. Oczywiście jeszcze sztorm jest w międzyczasie, żeby nie było tak łatwo. No i cóż, na pewno będziemy powoli tutaj sobie ulepszać te bramy. Ja myślę, że to zrobię poza odcinkiem, poulepszam bramy i wtedy do was wrócę. I cóż, będziemy kończyć chyba w sumie całe nagrywanie, bo no, myślę, że odcinek maksymalnie 2 i wszystko nam się tutaj uda już porobić. Dobra, niech ten jeden nadwyżki będzie za to, że się przychodzicie tutaj do mnie. To jest na mąkę, a tutaj już nie potrzebujemy teoretycznie, ale niech sobie jeszcze będzie. Co do zbierania, widzę, że wam się nie chce zbytnio tego robić. Oni Spring. Ale co Oni Spring? Ja chcę, żebyście mi zbierali ten. Nie czaję was, ludzie, czemu mi tego nie chcecie zbierać. Ale okej. Znowu muszę gdzieś tam ręcznie was przytarabanić do tego. Bo inaczej nie chcę wam się tego robić. Ten Only in Spring. No ale ja wam każę zbierać. To jest nie Spring, to jest Fall. Jesień, przepraszam bardzo. Moi drodzy. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, wiem, że tak trochę nie ogarniecie dzisiaj, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I cóż, jeżeli wam się podobał, oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i po prostu będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach, więc do zobaczenia. Pa, pa!